Most people think that death is the end. But for me, hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Murder Soul Suspect. Ostatnio przetrząsnęliśmy kościół, w którym doszło do kilku bądź nawet kilkunastu tragedii. Nasz martwy detektyw przynajmniej wie, w które miejsce ma się udać teraz. A tym miejscem jest dom, stary dom, który kiedyś był miejscem zamieszkiwania sędziego, z tego co pamiętam? Chyba tak. Nie pozostało nam nic innego, jak zmierzać właśnie w tamtym kierunku. I płomień wiekuisty, co to jest? Aha. I co? Fuck. I dorwać gościa, który nas tutaj sprowadził. A mianowicie tego, który nas załatwił. Dzwonnika. No, to już mieliśmy. Bardzo dobre jest to, że widzę, że gra zachowuje wszystkie filmy dla potomnych. Także całkiem spoko. Jeśli na przykład zobaczymy ten sam filmik po raz wtóry. Dobra, teraz trzeba uważać. Bo mamy tu kilka demonów. A my musimy stąd wyjść. Fuck. No i właśnie o tym mówiłem. Kubany. Dobra. Chyba będę musiał wymyślić jakieś inne miejsce. Szkoda, że tu nie ma żadnej mapy. Spójrzmy na cień. Dobra. Jeden załatwiony. Trzy jeszcze. Do załatwienia. Tylko tak. Idziesz, gościu, idziesz. Dobra, powoli do przodu. Wow, wow, wow. Żeby mnie tu czasem nic nie wciągło. Powoli. Już myślałem, że jednak kogoś spotkamy na swojej drodze. Na szczęście nie. Dobra. Wychodzimy z tego kościoła. I idziemy do tego domu. Bo obawiam się, że mała Joy... A, jeszcze siedzi. Już myślałem.
some ghost thing and get me out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. The killer was right. After you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. Died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. To jest ciekawe, czy pojedziemy z nią na posterunek, czy... This keep happening to me. Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that, too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. Dobra, przynajmniej jest w bezpiecznych rękach. Tak przynajmniej się mi wydaje. Chyba, że Baxter ją tam dorwie, o ile rzeczywiście jest tak, jak przypuszczam, że Baxter jest tym zabójcą. Bo to by się chyba jednak trzymało kupy jego, nigdy nie ma. Łysawy. Rex przewozi Joy do aresztu. Wiem, jakie to okropne uczucie stracić wolność, ale lepsze to niż utrata życia. Wyjdź z kościoła. Dobra, okej. Udaj się do domu sądu. Teraz pytanie. Gdzie jest dom sądu? Ciekawe, jak długo będziemy błądzić. Mamy tu kilka miejsc, które możemy w związku z tym odwiedzić. O, a co tu było? Każdy ukryty skarb ogląda więcej oczu, niż da się dostrzec w ciemności. A, to są te wszystkie ukryte ukrywanki, które teoretycznie powinniśmy zbierać. Mówię teoretycznie, bo nie jest to takie proste. Musielibyśmy generalnie chodzić przy każdej ścianie, najlepiej, tak przynajmniej ja to widzę, i szukać, bo one są niewidoczne. Dobra, sorry za tą chwilową niedogodność, ale telefon mi dzwonił. Dobra. Biegniemy dalej. Dom sądu. Tu jest pewnie checkpoint jakiś. A nas przerzuci tu dalej. Okej. Idziemy dalej. Danger. A tu nie... A, to jest tu. Dobra. Ostatnio nie mogliśmy tędy przejść. To było such an interesting museum back in its heyday. Now it's just a place propped up by rusty nails and rumors. A place you wouldn't dare your worst enemy to go into. Ale łańcuch rozerwany. All right, there it is, Judgment House. I światło się świeci. Maybe this abandoned place isn't so abandoned after all. Baxter. Wóz, radiowóz. I hate it when I'm right. Chyba, że to jest brat bliźniak Baxtera. Ciekawe. Dobra. Drzwi się zatrzasnęły. Whoa. Nope. Wrong way. Drzwi się zatrzasnęły i za bardzo nie mamy jak wyjść. Pytanie teraz, czy to dobrze, czy to źle?
czy ktoś wiedział, że tu jesteśmy, czy ktoś nas mógł widzieć w ogóle. Jesteśmy przecież, że tak powiem, w takiej mało materialnej postaci. Ta, co ciągle tańczy z diabłem. Potknie się w końcu i przewróci. Może będzie dyndać na wietrze, bo diabeł sznur na jej szyję zarzuci. Dobra, jakiś wierszyk, bardzo miły. Dla ucha. Co to? 10, aby odkryć historię. Czyli już widzę, że też tu będzie jakoś kolorowo-historycznie. Pytanie, czy nam się uda wszystkie te elementy tej bajki zebrać. Spytałam dzisiaj Ronana, czy wierzy w życie po śmierci. Spytał, czy chodzi mi o niebo i duchy. Powiedziałam, że chodzi mi o duchy, a on się zaśmiał i nie skomentował ani słowem. Uznam to za nie. No, ja bym nie powiedział nie, szczególnie po tym, co... Szczególnie po tym, co przeżywa teraz, właśnie w tej postaci, jakiej jesteśmy. Jakby wiedział, co, jak skończy, to na pewno by wierzył w duchy. Z ducha i ciała dziwny bies. Duszę pożerasz, choć żeś brat. Widłami dźgasz i kosą tniesz, póki nie skończy z tobą świat. Kurde, poeta z tego mordercy, no. Poeta, aż miło słuchać. Aż miło słuchać, aż miło czytać. Dobra, wszędzie dostrzegacie też multum duchów, które się tu przewijają razem ze mną. Na pewno jest tu dużo, widzę... Dużo tu jest takich miejsc, w których moglibyśmy posiedzieć, w które moglibyśmy wejść i nawet zabłądzić. Muszę znaleźć sobie jakiś system do weryfikacji tych wszystkich pomieszczeń. Szkoda, że nie ma tu, wiecie, jakiejś kredy, którą bym mógł sobie zaznaczać, gdzie już byłem. Wow! Ktoś się tu wieszał. Mało ciekawe, mało interesujące, ale jednak. Ktoś tu spędzał ostatnie chwile swojego zwiewnego życia. Dobra, przeczytajmy wierszyk. Niech baczy ten, kto chowa plugawy pomiot czarownicy pod swe skrzydła. Jego duszę wnet porwą z piekła rodem zjawy, które ześle czarami ta wiedźma przebrzydła. Kurczę, no. Dużo tu jest książek. Oczyścić ziemię z chwastów czas, nie lada to wyzwanie. Wymaga więcej niż myśli każdy z nas. Wkrótce dzień sądu nastanie. O, tam coś widzę. Tylko pytanie, czy przejść sobie tam? Czy jeszcze spróbować zahaczyć? Dobra, tu już byłem, to tu już nic nie wymyślę. Okej, tu już jest koniec. Dobra, idziemy dalej. Holy shit. Look at all this crap. This is... Oh, fresh paint. This one's just been done. The witch who flew from her own mother, herself a witch, herself in flight. She'll meet her death like so many other,
and leave both realms this very night. Oh no, that's about Joy. This looks like the Bell Killer's war room. I should check this all out. No właśnie. Znajdź na górze pokój. Ciekawe. Ciekawe. Odkryto trzecią powieszoną ofiarę. Przedziwne morderstwa przez powierzenie nawiązują do haniebnej przeszłości Salem. W Salem znane są historie morderców, którzy podobnie jak dzwonnik nawiązywali do egzekucji czarownic. O, co to jakiś wudu? Być może jest to kolekcja przedmiotów zebranych ofiarom dzwonnika. Tych metod używa dzwonnik, by zabijać swoje ofiary. Nie mam pojęcia, czy jest konsekwentny, czy psychiczny. No, ale ilość też robi swoje. Ta mapa pokazuje miejsca wszystkich zbrodni, ale bardziej szczegółowo niż wie o nich policja. Diabeł mnie zmusił. Burmistrz Stader nie przyznaje się do winy po oskarżeniu o szereg morderstw połączonych z torturami. Ponad 100 lat temu w Salem dochodziło do morderstw z wykorzystaniem narzędzi tortur. Dziadek mnie zmusił. Ta na pewno. Na bank cię zmusił. Fuck. Demony już tam są. Dobra, ale zanim przejdę tu, spróbujmy się jeszcze tu przyjrzeć. Chyba już mamy wszystko. Similar murders, multiple killers, decades apart. Is this a string of copycats, a conspiracy? Naśladowcy. What else did you hide in this house, you freak? What was that? Dobra. Naśladowcy. Do podobnych morderstw dochodziło w Salem ponad 100 lat temu. To ciąg dalszej serii, czy ktoś je naśladuje? Morderca skupił się na Joy. Dobra. Teraz trzeba będzie uważać. Do gry wkroczyły truposzki. Fuck, i akurat tu się muszą spotykać. Jeden niestety idzie w moją stronę. Pięknie. Jednego wykończyliśmy bardzo szybko. Teraz jeszcze tylko zostało tego drugiego drapnąć. Brakło, byłoby kiepsko. Ale tego na pewno musimy załatwić, bo będzie nam delikatnie przeszkadzać w penetracji wszystkich zakamarków domu. Jakby w ogóle go nie znała, a czułam taką bliskość.
najwyraźniej do człowieka, którego sobie wyobraziłam. Naprawdę uważam, że coś takiego jak przestępcza przeszłość powinno wyjść na jaw wcześniej. Nawet nie chodzi o nią, tylko o to, że nie powiedział mi o niej od razu. Twierdzi, że powinnam była się domyślić po tatuażach, że to przecież oczywiste. Sama nie wiem. Wygląda na to, że jednak nie takie oczywiste. Chyba jest już dla nas za późno. Dobra. Czas się stlenić. No, gościu. Dobra. Kurde, ciężko tego skubańca normalnie załatwić. No ale czekajcie, tam jeszcze gdzieś jest kruk właśnie. Muszę wymyśleć, jak załatwić go przy pomocy właśnie tego kruka. Gościu, czego się tak drzesz? Powiem, że fajny klimat robi ten upiór. Fajny klimat robi, ale naprawdę jest go ciężko podejść. Czy nam się uda? Nie udało nam się. No dobra, czasem się zdarzy. Już nie pamiętam, kiedy mnie demon wciągnął. Fuck, znowu dwa. Załatwiony. Tego musimy załatwić. Nie wiem, czy on mnie będzie widział w ogóle. No i pięknie. Dobra. Udało się gościa załatwić, więc mamy drogę wolną. Jeszcze sobie tu przeszukam, czy coś znajdziemy może w tej szafie? Znajdziemy. Tu w każdej szafie coś można znaleźć, wesołego albo nie. Pytanie, kto co lubi i kto na co liczy. Dobra, wyjdźmy na korytarz. Przejdźmy dalej, bo tu są schody na dół. Adolf Hitler. Dobra. Ciekawe. Wszystko tu jest takie kolorowe. Małą kuchnię w domu wykorzystywali służący do przygotowywania podwieczorków, ale nie głównych posiłków, gdyż też szykowali niewolnicy w osobnym budynku kuchennym. Było to podyktowane niebezpieczeństwem pożaru kuchni. W
czasach kolonialnych zagrożenie pożarem kuchni było bardzo powszechne. Dom prawdopodobnie wyposażono w co najmniej 6 różnych kuchni. Do dzisiaj żadna się nie zachowała. Takiemu no nie dziwię się, że zagrożenie pożarowe było, jak tam wszystkie ogniska, wszystkie piece działały na wolnym ogniu. A każdy wolny ogień mógł zająć resztę mieszkania. Dobra. Co to? Czasami potrafi być nieczułym bydlakiem. Wiem, że ma trudną pracę, ale w domu powinien o niej zapomnieć. Jutro będzie lepiej, wiem, ale teraz dość mam już tego. Mówisz dość, jak na złość. Dobra. Wróćmy do rzeczywistości, szarej rzeczywistości i dwóch, oh fucking shit, czterech upiorów, które należałoby załatwić, żeby oczyścić sobie drogę. Co my tu mamy w ogóle? Dobra. Okej. Jeden załatwiony. Musiał mnie zauważyć. Szczerze, on tak szybko nie przyletnie, nie przy nim tak szybko. Tak daleko tu nie przyjdzie. Tamte dwa to chyba nie w tej sekcji. Więc tamtych tu nie będzie. Może to i lepiej, przynajmniej załatwimy sobie na spokojnie jeszcze tego. Ciekawe, czy mnie zauważy, czy nie? I? Dobra. Pięknie. W tej sali toczyły się procesy. 4 lutego 1693. Wszystkie czarownice zostały wypuszczone na wolność, a gubernator Phillips zabronił dalszego ich nękania. Mimo to lękam się tej dziewoi. Groziłem jej torturami, lecz ona z dumą oznajmiła mi, iż własny ojciec podtapiał ją i krzywdził, by zmusić do oskarżenia jego nieprzyjaciół. Nie jestem zatem pierwszym człowiekiem, który posłużył się tą istotą, a ona nie lęka się i mych gruźb. Ci, którzy widzą duchy zza światów, jawią się jej jako zaklinacze i nie spocznie w swojej pogoni za nimi. Musi zostać zgładzona w świetle prawa. Dobra. Spróbujmy wejść jeszcze do innych pomieszczeń. Wrzeciono. Dobra, poobserwujmy go trochę. Czy oni mają jedną drogę? Czy będzie można się sugerować ich stałą trasą i załatwiać ich po kolei? Fuck.
kiepsko to widzę. Dajesz, dajesz, Ronan? Fuck. No, powiem szczerze, że tu będzie ciężej. O ile dwóch załatwimy, powiedziałbym, bez większych problemów. O tyle reszta będzie kiepściunia. Dobra. Tego też możemy załatwić szybko. No, gościu, zbliż się. Tu jest jeszcze coś. Salon domu sędziego był najprzestronniejszą dostępną wówczas salą, w której toczyły się rozprawy. Odbywały się tu również procesy o czary, które czasem przenoszono do innych publicznych budynków, na przykład do karczmy. Spoko. Gdzie byłeś sądzony? W karczmie. Okej. Okay. Niech będzie. Spróbujmy zajść może z drugiej strony, z zupełnie innej strony. Z tego względu, że z tego co tu widzę, to tam w oddali jest ptaszek. Co za goście, no akurat teraz im się zebrało na przeszukiwanie drugiego końca sali. Wiedziałem, że tak będzie. Fuck. Próba pierwsza zakończona niepowodzeniem. Fuck, nie muszę tak blisko siebie stać. A co to jest? Basement? Znaczycie, że piwnica? Znak wskazujący cele w piwnicy. Wow! A Baxter tu leży. Oh my god, Baxter? I should have been the one that stopped you. Ronan? What the hell is going on? You sick bastard. Why'd you do it? Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. What is this place? We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, we're buds. You need to tell me what's going on here. Co ty robiłeś?
What were you doing here? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the Bell Killer is hunting mediums, like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Dobra. So, who killed you? The Bell Killer, you idiot. But I didn't get a good look at his face. Ho. Nie miałeś czym. Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Oh my God, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Dobra. Where's the killer? No idea. He could be anywhere, but when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait. The killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon, but he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. We gotta figure out what that means. No, teraz chyba jednak jest musimy. Sandra ever bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what? The help you got from her mom? Right, you get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Dobra. Mamy dużo informacji. Baxter od początku znał Joey i próbował ją znaleźć, aby się upewnić, że nic jej nie grozi. Tak jest, narzędzie mordercy. Dziś wieczorem morderca popełnił kolejną zbrodnię z użyciem swego narzędzia śmierci. Baxter przewiózł Cassandrę w bezpieczne miejsce poza miastem, gdy stało się jasne, że dzwonnik jej zagraża. Dzwonnik zamordował Baxtera w piwnicy domu sądu. No dobra. No, generalnie trochę lipa, bo myślałem, że to Baxter jest mordercą. Ale zobaczymy, kto nim tak naprawdę jest. Ja myślę, że tą część naszej opowieści na chwilę obecną możemy zakończyć. A tak pokrótce zapraszam Was na kolejną, która wkrótce pojawi się na moim kanale. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, na razie.